Hanna Hirschfeld z domu Kassmann urodziła się 17 lipca 1884 roku w Wilczkowicach pod Warszawą w majętnej rodzinie rolniczej. Ukończyła w roku 1900 gimnazjum w Łodzi, by już rok później rozpocząć studia medyczne. Lekarskie umiejętności zdobywała za granicą, między innymi Montpellier, Paryżu oraz Berlinie. Uniwersytety w zaborze rosyjskim nie dawały w tamtych czasach, zwłaszcza kobietom, możliwości studiowania, stąd wybór uczelni zagranicznych. Hanna jako specjalizację wybrała pediatrię. Zimą 1907 roku uzyskała stopień doktora medycyny i chirurgii. Podczas studiów w Berlinie w 1905 roku Hanna Kassmann wyszła za mąż za Ludwika Hirschfelda, serologa i bakteriologa, młodzieńczą miłość poznaną jeszcze w Łodzi. Wraz z mężem przenieśli się do kliniki w Heidelbergu, a w 1911 roku Hanna wyjechała do Zurychu jako asystentka uniwersyteckiej kliniki dziecięcej. Podczas I wojny światowej równie groźną jak broń palna okazała się dla żołnierzy bakteria tyfusu plamistego, która według szacunków Ludwika Hirschfelda, pracującego wówczas na Bałkanach, uśmierciła niemal 1/4 serbskiej armii i 10% społeczeństwa. Hanna szybko podjęła decyzję, że nie chce dłużej pracować w szwajcarskiej klinice i wyjechała do Serbii, gdzie znajdowało się główne ognisko tyfusu. Na Bałkanach, jako lekarz wojskowy w armii serbskiej, spędziła 4 lata. Wraz z rozwojem działań wojennych lekarze musieli opuścić Serbię. Hanna przeniosła się wraz z mężem do Salonik, gdzie razem z Ludwikiem prowadziła prace badawcze nad identyfikacją grup krwi. Po zakończeniu I wojny światowej Ludwik Hirschfeld zdecydował się na zamieszkanie w Warszawie. Początki nie były jednak zachęcające. Lekarz miał problemy ze znalezieniem pracy, rodzina borykała się z problemami finansowymi. Przez kilka miesięcy dochody Hanny Hirschfeld jako szkolnej lekarki, a później także lekarza pediatry w ubezpieczalni państwowej były jedynym ich źródłem utrzymania. Obowiązki lekarza Hanna łączyła z pracą na rzecz uświadamiania młodych matek i popularyzacji medycyny. Jeszcze w 1936 roku staraniem Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem został wydany jej autorski poradnik o tytule Co matka o surowicach i szczepionkach wiedzieć powinna. W 1941 roku rodzina Hirschfeldów trafiła do warszawskiego getta. Sytuacja wydawała się podwójnie beznadziejna. Izolacja lekarzy w dzielnicy żydowskiej oraz pogrążająca ich jeszcze nieznajomość języka jidysz. Obecność w getcie wspomniał później sam Ludwik, pisząc: nie znam Żydów i nie umiem trafić do ich serc. Hirschfeldowie nie cieszyli się w getcie popularnością z powodu ich ostentacyjnego katolicyzmu. Hirschfeldowa pełniła wówczas funkcję ordynatora oddziału trzeciego niemowlęcego w szpitalu przy ulicy Leszno 80. W tajemnicy przed władzami niemieckimi personel szpitala prowadził badania kliniczne nad chorobą głodową i jej przebiegiem. W tym samym roku w oficjalnej gazecie żydowskiej ukazało się także ogłoszenie: Hanna Hirschfeldowa, choroby dzieci, Grzybowska 32, mieszkania 18. W lipcu 1942 roku, ze względu na pogarszającą się sytuację w getcie, Hirschfeldowie zdecydowali się opuścić dzielnicę i przejść na aryjską stronę, między innymi dzięki pomocy działacza Żegoty Stanisława Popowskiego. Profesor zwyczajna nauk medycznych Hanna Hirschfeld trafiła do Wrocławia jesienią 1945 roku, gdzie zaczęła praktycznie od podstaw budować współczesną pediatrię. Ośrodek stworzony przez Hannę i jej współpracowników pomagał małym pacjentom z całego regionu. Pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika katedry i kliniki pediatrii Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. W 1950 roku objęła stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika pierwszej katedry i kliniki pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Gdy w 1953 roku na Wydziale Lekarskim powołano oddział pediatryczny, przyjęła nominację na kierownika katedry diagnostyki chorób dziecięcych. Hanna Hirschfeld oraz jej współpracownicy prowadzili również szeroką działalność naukową.
Wiele nowatorskich rozwiązań lekarka wprowadziła po powrocie ze stypendium w USA. Podczas wizyty za oceanem Hirschfeld zorganizowała i przesłała do Wrocławia ponad 5 ton leków, odżywek i mleka w proszku dla małych pacjentów. Dzięki Hirschfeldowej udało się uruchomić większość podstawowych placówek odpowiedzialnych za opiekę nad matką i dzieckiem, w tym także działający przy klinice pediatrii Bank Kobiecego Mleka oraz poradnie patologii ciąży, co było wynikiem wcześniejszych zainteresowań badaczki problematyką grup krwi i konfliktu serologicznego między matką a płodem. Hanna Hirschfeld była również założycielką i pierwszą przewodniczącą Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które rozpoczęło swoją działalność w lutym 1948 roku. Oprócz kształcenia lekarzy, pediatrów, Hanna Hirschfeld zainicjowała również w powojennym Wrocławiu kształcenie pielęgniarek. Z jej inicjatywy powołano Szkołę Pielęgniarstwa PCK. Osoby pamiętające Hannę Hirschfeld wspominają, że dziś już niefunkcjonujący szpital dziecięcy przy ulicy Wrońskiego był jej życiem. W tym właśnie budynku również zmarła 20 lutego 1964 roku. Jest pochowana razem z Ludwikiem na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida.